wstałam i ubrałam się. Zjadłam śniadanie, po czym wyszłam z domu. Po drodze do szkoły, o dziwo, nie spotkałam wysokiego mężczyzny. Szkoła zwykle mijała mi szybko. Tym razem nie mogłam się skupić. Podręczyła mnie myśl, co robiłam z Sebastianem. Po szkole jak zwykle odrobiłam lekcję. Nie wytrzymałam po odrobieniu lekcji. Szybko wyszłam z domu i udałam się do Moniki. Może ona mi pomoże na spokojnie przemyśleć całe to zdarzenie z Sebą. Cześć, przywitałam się z dziewczyną. Elo, przywitała się entuzjastycznie Monika. Razem z Moniką udałyśmy się do jej pokoju, żeby na spokojnie porozmawiać. Monika, bo ja mam wątpliwości do tego, co robiłam z Sebą. Nie martw się, postaram to z nim wyjaśnić. Popiszę z nim na FB, dodała po chwili. No dobra, tylko postaraj się wyjaśnić to jak najszybciej. Ten temat dręczy mnie cały czas. To napiszę do niego teraz, zakrzyczała entuzjastycznie Monika. No dobra, odpowiedziałem cicho. Siedziałyśmy w ciszy jakieś 5 minut. Nie odpisuję, stwierdziła Monika. Może potem odpiszę, dodała. Monika opowiadała mi jeszcze, jak parę dni temu była na koncercie. Właściwie rozmawiałyśmy tak jakieś 2 godzinki z krótkimi przerwami. Około godziny 17:30 wróciłam do domu. Jak zawsze wbiłam na TeamSpeak i zagrałam rundkę w LoL'a. Dzisiejszy dzień był naprawdę długi. Cały czas dręczyło mnie, czy Monika wyjaśni to wszystko z Sebastianem. Nie chciałam ciągnąć tego dnia w nieskończoność. Nie chciałam siedzieć całą noc przed komputerem, więc wzięłam prysznic i położyłam się spać.